Idealna ostrość. Cześć kochani, słuchajcie, przychodzę do Was z produktami, które zdenkowałam, czyli po prostu chcę wykorzystać opakowania. Trochę tego jest, ale to tak, wiecie, nieraz jest dużo, a szybko pójdzie filmik, a nieraz są trzy rzeczy, ja się rozgadam. Nie przedłużając, pierwsze po kolei będę pokazywać. To jest ten koszyczek, który Wam pokazywałam w zakupach i pokazywałam Wam w ostatnim denku, w którym były dwa te zapasy. To jest ten sławetne zabezpieczenie. Tu się wtyka i tu jest o taki dziubek, którym się właśnie robi tę dziurkę. No i dziurka prowadzi do tego, że po prostu spływa delikatnie przez, tu nie ma żadnej dziurki, ale chyba przez ten plastik tutaj spływa ta ciecz, która jest i ma odkażać wodę i ma niwelować kamień rdze. Troszeczkę, tak jak młodzież teraz mówi 5 na 10, no tak, nie wrócę do niego. Nie zachwycił mnie niczym, pomijam to pierwsze, że to mój błąd był, że po prostu odkręciłam i wyleciało, ale no leci tak, wiecie, chlap. I taki glutek zwisa, spadnie. U mnie, może dlatego nie wrócę do niego, bo u mnie się nie sprawdza, u mnie jest toaleta muszla klozetowa taka, że po prostu jak założę ten koszyczek, on nie dolega tu do ściany i po prostu kapie już prawie w ten otwór po prostu, no, a on ma dezynfekować ścianki. Także no, nie wrócę do niego, u mnie się nie sprawdza. Tutaj mam mieszane uczucia. To był w tej małej folii, w środeczku, w tym gratisowa, jeden listek, jedno pranie. Taka gratisowa próbka, którą otrzymałam z paczką, jak tu jest właśnie napisane, darmowa próbka. Dwa listki były, to znaczy to był jeden i przedzielony na pół, można było, perforacja była, po prostu można było rozerwać. Tak zrobiłam, zużyłam to na dwa prania. Bez proszku, bo tu jest napisane, że bez proszku. To był płatek w proszku, to nie był wyłapywacz, bo pytaliście się mnie, czy to jest wyłapywacz koloru. Nie, to jest zwykły proszek, po prostu w listku. Czy się sprawdził jako proszek? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, ubrania do prany, no ale ja też nie prałam ubrań, wiecie, jakiś tam po remoncie, ani po jakimś generalnym remoncie z kolei, po remoncie budynku, a generalnym remoncie auta, więc no doprał listek. Ja myślę, że równie dobrze, jak gdybym go nie użyła proszku, też tak samo by się doprały te ubrania. To też nie były śnieżno-białe ubrania, tylko kolorowe. Nie wiem, musielibyście sami przetestować i proszę dajcie mi znać w komentarzach czy na maila prywatnego, czy wy też takie macie dziwne mieszane uczucie a propos tych listków. Mój ulubieniec, pomijam firmę, która też jest moim top ten na pierwszym miejscu, Intima, tak, kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem mlekowym i ochronny. Rewelacja, nieprzezroczyste pudełko to jest dla mnie wielki plus, jak już jest nieprzezroczyste, to ja już jestem cała happy. Płyn w środku ma delikatny zapach, to nie jest typowy dla ziai, ale piękny, taki lekko perfumowany, co nie robi tak, że ja jestem na niego uczulona. Bo jest kilka płynów, które są perfumowane, no i oczywiście zaraz wysypka i tak dalej. Tutaj tego nie było, jestem zafascynowana, zawsze do niego wrócę. Znowu tak, to są te perfumy, które Wam pokazywałam za 9,99. Wykończyłam je, zostawię sobie buteleczkę, a nie, myślałam, że się odkręca, no trudno, ale zostawię sobie dla nazwy, potem na tych świstkach, karteczkach gdzieś tam zawsze gdzieś się zawieruszy, a buteleczka zawsze jest w kosmetyczce, w łazience, także można do niej wrócić i ja wrócę do tych perfum. Słuchajcie, to jest, o, otworzyłam, to jest bardzo delikatny zapach, on się utrzymuje, no powiem Wam, że dobre pół dnia, naprawdę. No za 9,99 taka fiolka. Fiolka ma 15 ml, ale latam z tą butlą się. Ma 15 ml. Jest naprawdę delikatna. Ja Wam powiem tak. To jest tak pomiędzy taką świeżością letnią, taką bryzą morską, a takim już wieczorem zapadającym nad morzem.
kiedy wiatr się zmienia i po prostu te zapachy też się zmieniają nad morzem. Fantastyczne. Jeżeli lubicie delikatne, takie wiecie, na pograniczu delikatności, a takiego pazura, polecam perfum. Idealny dla Was. Fiolka 9,99. Dobra, to może tu. Tu Wam nie powiedziałam, tu jest darmowe. Tu nie pamiętam, ale to też tam, ja wiem. No pewnie w granicach 10 zł Intima. Cylindbank. Słuchajcie, no jestem pod wrażeniem. No Cylindbank. Wszystkie te produkty, wszystkie. To jest trzeci, jaki miałam z Cylindbank. Ja jestem pod wrażeniem, u mnie się sprawdzają. Ja tylko i wyłącznie kupuję je do czyszczenia kabiny prysznicowej. Wrzucę Wam taki parosekundowy filmik, jak u mnie kabina wygląda. Oczywiście... Mogę też podlinkować na dole film o mojej łazience. Tam się nic nie zmieniło przez rok, także możecie sobie obejrzeć spokojnie. Chodzi o to, że ja zawsze mówię, że są cztery szyby podwójne, jak to się robi. I po prostu Wam teraz wrzucę filmik, który pokazuje, jak mam zamykane, jak mam zamykany prysznic, jak te szyby są umiejscowione. I słuchajcie, na tej piany, to jest bardzo gęsta piana, naprawdę tak jak pokazują, to jak się robi też, to ta piana naprawdę jest gęsta, biała, nie spływa. To mi starczyło na dwa całe mycia szyb, czyli 2, 4, 6, 8 razy 2, 16 i zostało tyle, że myślałam, że jeszcze na trzeci raz zostanie. Nie, zostało tylko tyle, że umyłam jedną część. Słuchajcie, przyniosłam Wam też, jedno zużyłam już, to jest żel antybakteryjny do rąk o smaku cytrynowym. Ładnie pachnie cytryną, ale trudno się go aplikuje z tej tutaj dziurki, wiecie? Musiałam, glutek, to jest taka jedna masa, nie wiem czy one wszystkie, no te kosztowały tam chyba 2,50, tak? O coś około, jeżeli pamiętacie. No co, czego chcieć więcej, czego chcieć więcej oczekiwać jakichś cudów. Musiałam po prostu odkręcać i sobie że tak powiem, no walić mocno, żeby się wydostał z tej butli. Też mam mieszane uczucia. Jak po prostu znajdował się już na mojej dłoni taki glutek, no niby to umyłam tym żelem, dziwną taką powłoczkę zostawiał. Ja się czułam tak, jakbym miała cały czas nakremowane dłonie, takie wiecie, takie mokre i takie lepiące, no nie wiem, czy te droższe, któraś z Was, albo któryś z Was miał ten droższy żel, który teraz tam cały czas się kręci na YouTube, dziewczyny reklamują, że w torebkach noszą i tak dalej, powiedzcie mi, czy one też takie mają, czy warto, po prostu warto kupić ten za 2,50 zł i mieć ten sam efekt, co te droższe. Ulubione, tańsze chusteczki z Biedronki, 3-pak, nic się nie zmieniło, bez promocji, 9,90 9, 3 pak, jedna paczka, 72 sztuki. I słuchajcie, przyniosłam Wam ściereczki, te, które zakupiłam ostatnio, czyli pokazywałam Wam w zakupach moich, to był, ile ich tam było, no jak sporo, nie wiem, czy te chyba 8 było, czy 4, ja już nie pamiętam, czy 5, no w każdym razie to są te. Słuchajcie, no to są takie cienkie, takie cieniutkie, bardzo cieniutkie. One piją wodę, ale nie można ich odsuszyć, wiecie, jak się mówi, wyżmnąć, tak. Nie nadają się. No ja próbowałam myć okna, ale do sucha to jest masakra. Bardzo długo schodzi mycie okien. No nie wrócę do nich. Muszę wejść do filmiku i zobaczyć, co to za firma, żebym więcej nie popełniła tego błędu. Do polerowania może tak. Musicie sami sprawdzić. No u mnie na szybach i na lustrach się nie sprawdziły. A teraz do porównania przyniosłam Wam z przedostatniego filmu, gdzie kupiłam ściereczki. To jest firma Spontex. To jest dwa razy grubsze niż ta ściereczka i to jest naprawdę mikrofibra. Taka sama, jak się kupuje w Biedronce te dwupaki, żółte czy niebieskie, to jest ta sama. Super, jak się dotyka, no to wiecie, to jest taki efekt tępości. To jest typowo Ircha.
mikrofibra, nie ircha, ściereczka. Nie wiem, czemu ktoś napisał, że to jest mikrofibra. To jest zwykła taka, ja bym to nawet nazwała, jak to z recyklingu, z plastikowych butelek przerobione. No, mi się nie sprawdziły i ja już ich więcej nie kupię. Na czarną listę wpisuję. Także ja się z Wami szmatkowym akcentem żegnam. Zrobię ostrość. Taki szybki filmik o Denku, o produktach. Więcej na tak jak zwykle, w sumie jedna na nie. Co do żelu antybakteryjnego, to dajcie mi znać i do tego proszku w płatkach też dajcie mi znać. Ja się cieplutko z Wami żegnam. Bardzo